Nazywam się Franc Zalewski, jestem doktorem biologii i zajmujemy się badaniem petroarcheologicznymi w Polsce, za granicą. No i dzisiaj w swoim referacie chciałbym przedstawić badania zabytków archeologicznych, jakie przebadałem w Polsce, jak to wygląda i czy mamy to możliwość porównywania ze światowymi zabytkami. No jak na pierwszym slajdzie widzicie, brama Księżyca, tak zwana Tiwanaka w Boliwii. Wielu ludzi podróżują teraz, internet, informacje dostępne, można to oglądać. No i wszyscy chcą jechać gdzieś daleko, żeby oglądać te zabytki. Może rozejrzymy się dookoła siebie i zobaczymy, może też coś wartościowego posiadamy. No przede wszystkim, jak teraz inżynierowie przebadali te zabytki, okazuje się, że ta skala to jest diabaz, nie, przepraszam, andezyt, pomyliłem się. To jest andezyt, tak twarda skala i te ślady, właśnie te kąty, wyrobione zostały narzędziem, którego my nie posiadamy. Okazuje się, że te zabytki tak stare, że nie da się określić, kiedy to mogło powstać, bo historia nam nie przekazała wydarzeń z tego okresu. Przede wszystkim korzystamy z mitów i legend. Tak się mówi, mityczne stwory jakieś były, kiedyś byli bohaterowie i tworzyli wielkie zabytki, które zostały dla nas po potopie. Przepraszam. No jak patrzymy się, że te glazy andezytu obrobione perfekcyjnie, różne wzory powycinane i z taką precyzją, że milimetrowe kąty pozostają. Nie ma możliwości wykonać to nawet dobrymi narzędziami metalowymi, tylko pozostają nam narzędzia diamentowe lub z jakichś spieków, węglików czy innych twardych narzędzi. Dlaczego nie chcę mi? No i w Ameryce Południowej taki badacz z nazwiska wygląda, że to jest Polak, niestety nie jest Polakiem, Artur Poznański. Przebadał te zabytki jeszcze w końcu XX wieku i stwierdził, że te budowle muszą pochodzić sprzed 15 tysięcy lat, czyli z okresu historycznie nam nieznanego. No jak większość z was oczywiście w internecie czy na filmach oglądali, jak wyglądają wielkie głazy obrobione, które tak zwane poligonalna kładka, gdzie wielu płaszczyzn stykają się ze sobą tak równo, że nie da się tam ani, jak to mówią, brzytwy wsadzić i bez zaprawy kamienia wszystkie połączone między sobą. Nie znamy takiej technologii, żeby tak obrabiać i układać kamienia. No i tutaj widzimy otwory wykonane, średnica tych otworów około 8 mm, a głębokość sięga kilkunastu centymetrów. W dzisiejszych czasach możemy takie otwory wykonać tylko wiertłami diamentowymi. No porównamy takie zabytki, tak jak w Ameryce Południowej. To samo posiadamy w Europie, czy w tak zwanej Turcji teraz. O Troja znajduje się w współczesnej Turcji. I widzimy, że ślady obróbki kamieni bardzo podobne, te same technologie, szlifowanie, polerowanie tych kamieni tymi samymi narzędziami, nawet wzory podobne. Kolejny, tak zwany mur cyklopii w Grecji się znajduje, to fotografia mojego kolegi Rafała. Zwróćmy uwagę, jak olbrzymie te kamienie i tak samo poligonalna kładka. Już nie tak precyzyjna jak w Ameryce Południowej, ale te kamienie dopasowane do siebie, różne płaszczyzny. Takie same zabytki jak w Ameryce znajdujemy w Europie. Tutaj przybliżenie tego zdjęcia. Jak widzimy, tutaj ścięte narożniki i kamienie jeden do drugiego dopasowane.
No i takie schodki, to wszystko w skalach papiennych, wykute schodki. Nie wiadomo, czy jakaś zabudowa była wcześniej na tym terenie, ale pozostały tylko schodki na płaszczyźnie. No i dochodząc do tego, co chcę opowiedzieć o naszym kraju, nasze stare powiedzenie, cudze chwalicie, swego nie znacie. Nawet nie wiecie, co posiadacie, bo drugą, ostatnią linijkę to mało kto pamięta, że jest coś takiego istnieje. Tylko pierwszą część używamy tego powiedzenia. No i zaczniemy od ruin zamku, odbudowanych ruin zamku Ogrodzieniec. I co można znaleźć, jak zaobserwujemy, co tam się znajduje w tych skałach. Myślę, że może ktoś zwrócił uwagę na taki fragment, pozostawiana skała, czyli reszta ściany skuta, pozostawiane takie fragmenty kwadratowe lub prostokątne. Już widzieliśmy takie zdjęcie tutaj. To w Ameryce Południowej tak samo wykonywane obróbka kamieni, jak u nas w Polsce. Tutaj też fragmenty pozostawione. Przyczyna, dlaczego te fragmenty pozostawiano, nie wiadomo. Nikt tego nie bada. Nawet nikt nie wie, że coś takiego istnieje. No i już pierwszy fragment znaleźliśmy, coś podobnego, takiego jak w Ameryce. Tutaj w Ogrodzieńcu, w zamku, wejście na wieżę, drzwi z dolu, wstawiany taki blok wapienny, to na nim widzimy ślady maszynowej obróbki. Tak równolegle ślady, takiej długości, to żadna osoba fizycznie nie jest w stanie tak długo pracować równomiernie. To wskazuje, że to jest ślady maszynowej obróbki. No i kolejne przejście na północną wieżę w Ogrodzieńcu, przywierconą w naturalnej skale. Tutaj widzimy ślady wiercenia. Te ślady wiercenia wyglądają w ten sposób. To trzystopniowe wiertło, którego ja nie znam, większość osób nie wie, bo jak opublikowałem to w internecie, zaczęli ludzie się odzywać, że coś takiego istnieje w kopalniach. I to było stosowane i przy renowacji zamku w Ogrodzieńcu były stosowane te wiertła. No niestety jeszcze nie widziałem śladów ani w kopalni, ani nikt nie udokumentował mi śladów takiego trójstopniowego wiertła. No i tutaj widzimy masę tych śladów z potrójnym, trójstopniowym wiertłem. I to w naturalnej skale w Ogrodzieńcu pozostało. No i bardzo interesujące bloki, które użyte w murach w Ogrodzieńcu. Widzimy tutaj to krzemienie. Krzemienie przycięte w płaszczyźnie, tak jak wapienie. Jak na dzisiaj nie posiadamy żadnej technologii, ani laser, ani wysokiej temperatury, żeby przeciąć krzemień w płaszczyźnie wapienia. Te kamienie zostały przycięte, kiedy nikt tego nie wie. Kolejny blok, no tutaj widzimy, że krzemienie nawet posiadają połysk, czyli były przycięte z tak olbrzymą prędkością, czy wysoką temperaturą, że zostały lub stopione, lub tak gładziutkie, no nie znam technologii, żeby jakoś przeciąć krzemienie w wapieniu. No i zaczniemy zabytki zwiedzać od Krakowa, czyli kościół, bazylika tak zwana Maryjna, czyli kościół mariacki. Tutaj widzimy wieży i jak został zbudowany, w jakim stylu. Stare kolumny posiadają krzemienie przycięte, później niektóre kolumny zostały uszkodzone, dorobione kolumny później i te krzemienie pozostają na powierzchni. Tutaj widzimy północne drzwi, tak zwana arka gotycka. I tutaj krzemienie nie przecięte w płaszczyźnie, w niektórych blokach pozostawiamy w ogóle na zewnątrz, żeby nie uszkodzić blok. Czyli jak dzisiaj robimy renowację budynków, nie potrafimy te krzemienie przycinać. Kolejny zabytek, no jak zwykle zamek, ruiny zamków w Tęczyn. W dokumentacji podane, że budowa
rozpoczęto 24 września 1308 roku. Niestety, moim zdaniem, te wszystkie zamki były tylko wniesione na listę królewskich w Tęczynie. Teraz zamek, dzięki dotacjom europejskim, jak to się mówi, został zabetonowany. Wszystkie zabytki, które niewykopane w piwnicach, część była wyciągnięta na powierzchnię. I zrobiłem zdjęcie fragmentu bloku. Tutaj mamy 2 złote, żeby linijka była takie linii. Jak widzicie, z tej strony i z tej strony te linie się nie schodzą. To wskazuje jednoznacznie, że ten blok był obrobiany maszyną. Czyli maszyna z jednej strony doszła dotąd, jakaś krzywizna powstała, założona z drugiej strony i zrobiony do końca wycięty blok. To bloki z maszynową obróbką. Jeżeli ten zamek datowany na 1308 rok, to nie znam z historii żadnych maszyn, które by obrabiali tak doskonale bloki. Kolejny zamek, Odrze Konio, tak samo datowane praktycznie wszystkie zamki czy pozostałości twierdz datowane na XII-XIII wiek. Częściowo wspomina się, że to były pogańskie świątynie czy coś takiego, na których powstały współczesne kościoły. No i na podwórku w tym zamku leżą bloki. Mury, jak wszyscy wiedzą, średniowieczne zamki wyglądają tak. Z użyciem cegieł, pozostałości fragmentów kamieni różnych, co było znalezione. Tak olbrzymie. To nie tak olbrzymie, ponad metr wielkości bloki. Po prostu budowniczowie nie w stanie przysunąć, żeby wmontować w ścianę. Pozostawiali ich na podwórku. No i tutaj widzimy, jaka precyzja obróbki tych bloków. Tutaj widzimy wzór, tutaj tak samo złotówka. Popatrzmy się, precyzja wykonania, to nie jest ręczna robota, to wszystko praca maszynowa. Już wielokrotnie sprawdzałem w wielu zamkach, większość takich zabytków to jest praca maszynowa. No i tutaj widzimy pracę średniowiecznych robotników. Jak wielki blok włożony w ścianę i żeby wyrównać, to tutaj widać ślady przycinaka, jak ścinano, żeby ta ściana mniej więcej była równa. To jest nasza praca. Kolejny zamek, Olsztyn, tak samo datowany na XIII wiek. I zobaczmy, poza zamkiem, w obrębach, na wzgórzu, masa wyrobionych kamieni. Głębokość takiego około 1,5-2 metry. Nie wiem, kto w jakim okresie te kamienie obrabiał, bo tutaj widzimy fragment muru i tutaj powiedzmy wyrobiska, jakieś obiekty, jak widzimy, te wszystkie kamienie poobrabiane. Nikt nie wie, co tam było, dlaczego te kamienie były obrobione. Kolejny zamek, to jest Chojnik na Dolnym Śląsku. Tak samo jest datowany, że ktoś założył fundamenty tego zamku. A zobaczmy, czy to jest tak, jak nam się mówi. Po prawej stronie widzimy oryginalne wejście do zamku. Skała piaskowcowa jest skuta i wykute schodki. Czy ktoś spotykał się w naszym współczesnym budownictwie, żeby my podłoże skuwaliśmy, dlatego żeby postawić budynek? Zwykle robimy tak. Jeżeli nam brakuje schodków, to dokładamy lub granitowe, lub betonowe i budujemy schodki. To jest wzór, który po prostu my nie znamy. Nigdy tak nie robiliśmy. Plac wewnętrzny, czyli dworek wewnętrzny, to tutaj masa schodków była jakaś zabudowa, kanał wykuty w skale i pozostawiono. Oni już widzieli, że po środku będzie jakiś pomnik stał czy coś takiego. Pozostawili podłoże skalne. Takich metod w naszym współczesnym budownictwie, czy w zabytkach archeologicznych, które datują się na ten okres, ale znamy, że to my budowaliśmy, nie ma takich metod. No i zwróćmy z powrotem na te luki. My jak budujemy, to mówię luk rzymski, czyli okrągły. Technika budowania takiego luku całkowicie inna, nieżeli tak zwany luk gotycki. Bo luk gotycki jest całkiem inna zasada architektoniczna, budowlana, zaczynając od podstaw, żeby zbudować ten luk. Także nikt nie wie, nazywa się, że w Europie, zaczynając od Francji, Anglii, idąc aż do Rosji, do Uralu, istnieją luki gotyckie. Nikt nie wie, kiedy powstały i kto to wymyślił.
Mówiono nam, że przyjęliśmy od Rzymian luk rzymski, czyli okrągły. Luk gotycki, kiedy powstał, jest datowany na XII wiek, XI najwcześniej. Ale to jest perfekcyjnie wykonane łuki. No i tak samo można popatrzeć się w zamku, w tym kapliczka. Te łuki to robione sufity, też łukowe sufity i to jest maszynowa obróbka. Niestety ta kapliczka została podniesiona na wysokość tak około 8 metrów i nie ma tam dojścia. No trzeba było by załatwić drabinę, żeby wejść i fotografować bliżej. No zamek na Ślęży, większość wiedzą, słyszeliście o tym, że na Dużej Górze jest zamek, który prawdopodobnie zbudowany na pogańskiej świątyni. Zwróćmy uwagę na górną część okien, czyli luk rzymski, ale dolna część dlaczego jest zrobiona na południowej ścianie, kwadratowe drzwi. Bardzo rzadki przypadek, dlatego że na północnej ścianie tak samo takie prostokątne drzwi z całych fragmentów piaskowca, ale obok już dobudowany współczesny cegłówek rzymski luk. No i możemy porównać, to jest po południowej ścianie drzwi, żeby było symetryczne, to po północnej, czyli fragmenty ze starej budowli były wykorzystane przy budowie kościoła. I teraz możemy porównać, czy to jest konwergencja, przypadki chodzą po ludziach, ale mówią, że nie było kontaktów Ameryki z Europą w tamtym okresie. No i patrzmy się kolejne zabytki na Lysej Górze. Kościół tak samo został przybudowany w okresie XIII wieku, jak kościoły powstawali, nazwali Święta Góra, Lysa Góra, Święty Krzyż, zbudowali kościół używając starożytnych materiałów budowlanych. Pozostałości, jak były za duże, to nie zostały użyte. Leżą obok, bo za ciężkie. Popatrzmy się na te zabytki. Czy przypomina wam to wycięcie zamkniętymi 90 stopni kątami? Takie same jak w Troi, takie same jak w Ameryce Południowej, w Umopunku. Czyli jakieś kontakty jednak były. Po północnej ścianie stoku Lysej Góry znajduje się Goloboże, tak zwane. Geologowie przebadali Goloboże, stwierdzili, że miąższość tego, czyli grubość tej warstwy sięga od 6 do 8 metrów. Wszystkie, praktycznie wszystkie kamienie średnio ważą około 80 kg. Drobnej frakcji nie ma. I była wymyślona, moim zdaniem wymyślona teoria, że Goloboże powstało dzięki lodowcu. Tak niskie temperatury spowodowały pękanie skały na równe fragmenty. No, nie wiem, musiałbym się jeszcze wielokrotnie zastanawiać, żeby przyjąć taką teorię. Moim zdaniem to jest urobek. Czyli na Lysej Górze możemy poszukać obiektów, z których pochodzi ten urobek. I nie ma drobnej frakcji. Gdzie to poszła drobna frakcja tego, no na razie zagadka nie została rozwiązana. No i wracając do tego zlodowacenia, które spowodowało takie zniszczenie na Lysej Górze, ale wrócę do Lysej Góry, bo Lysa Góra zbudowana z piaskowców kambryjskich, czyli to praktycznie kwarcytowe piaskowce, bardzo twarde. Tam trzeba posiadać bardzo dobre narzędzia, żeby ich obrabiać w ogóle. No i zgodnie z geologią, ostatnie zlodowacenie trwało od 110 tysięcy lat do 10 300. Czyli około 10 tysięcy lat lodowce zaczęli się wycofywać, to ostatnie zlodowacenie i zaczynając Kraków, tutaj się znajduje, czyli od Kielc na północ cała Polska była przykryta lodem, około 2 km grubości. Kiedy lodowiec się wycofywał, rzeki z południa płynęły w stronę lodowca i uderzali w skarpę lodowca i spływali na zachód. Czyli powstawały i moreny, i wszystkie kamienie, które były przetargane z południowej części przez duże potoki, przez wielkie rzeki i bardzo wysokoenergetyczne potoki, które wielkie glazy targały,
pozostawały na tym terenie. Także kolejna teoria, że lodowiec ze Skandynawii przewlókł wszystkie kamienie do Polski, moim zdaniem jest błędna. Przynajmniej. No i wracając do epoki. Przed zlodowaceniem, mówią, mieszkali na terenie tutaj w Krakowie, na Bloniach pasły się mamuty. Bo możemy, jak głębiej pokopiemy, znajdziemy kości mamutów. Czyli to były łąki pełne mamutów. No i takie warstwy, tutaj masa piaskowni, żwirowni, które wydobywamy lub piasek dobrze wysegregowany, czyli jak była pustynia po odejściu lodowca, to żadnej roślinności nie było, wiatry północny wiały i nawiewały nam piasek czysty. Tutaj frakcja to jest rzeki polodowcowe pozostawiali takie głazy otarte. I w tych głazach przy wydobyciu żwiru lub piasku znajdujemy bardzo różne kamienie. Wielkie głazy, małe kamyczki, segregujemy ich. No tutaj napisałem, w jakich żwirowniach robiłem te zdjęcia. I patrzmy się, co z tymi kamieniami robimy. No wykorzystujemy, budujemy fundamenty, stodoły, chodniki, albo stawiamy po prostu w parku, jakie piękne kamyczki. Tutaj kolejny kamień znajduje się ustawiony. Ale zwróćmy uwagę, tutaj sekwencja trzech fotografii. Pod kątem, jak precyzyjnie obrobiony ten fragment. Ta płaszczyzna jest wklęsła. Ten pomnik tu stoi, tutaj napisane, postawiony w parku na ścieżce edukacyjnej w Obliwicach. Nikt nie zwraca uwagi, że ten kamień był precyzyjnie obrobiony. Okazuje się, że takich kamieni mamy w Polsce masę. Tak wyglądają ślady. To jest Grabów nad Prosną, w centrum miasta, w rynku stoi taki głaz i widać ślady lodowca, jak lodowiec targał ten kamień i on jest podrapany, nierówne rysy na tym. Tutaj większy głaz granitowy, widać te rysy, jak lodowiec na czole lodowca przepycha te kamienie. Ale tutaj jedziemy dalej, Lubocino koło Krakowej, przy drodze, jak widzimy, leży mały kamyczek. Zwróćmy uwagę, co z tym kamyczkiem. Okazuje się, że ten kamień był przycięty piłą dotąd i to jest płaskie. Reszta fragmentów była odlamana, czyli te kamienie, które pozostały po lodowcu, już posiadają ślady maszynowej obróbki. Czyli ktoś przed zlodowaceniem obrabiał te kamienie. Tutaj mamy kolejne kamienie. To jest granit, to ślady naszej obróbki. Wwiercamy się w glas, wsadzamy jakieś narzędzie, rozsadzamy, pęka zgodnie z liniami krystalograficznymi, tam gdzie słabsze miejsca, tak pęknie, ale zawsze przełom jest nierówny. Ale obok leży inny kamień. Popatrzmy się, to ten granitowy, tutaj kolejny. Jak równo jest przycięty. I tutaj możemy z góry się popatrzeć, z dolu taki dziobek został. To jest nóż dlatego, żeby była skala. To jest, ta część jest przycięta. Tutaj ta część nie jest przycięta. I te kamienie leżą w polach. Zwykle na miedzach. Rolnicy usuwają, nie mamy tak ciężkiego sprzętu w pole, nie wierzę, żeby te kamienie usunąć całkiem z pola. Przesuwają ich na miedzę i te kamienie leżą na miedzach. Kolejny kamień, widzimy, tutaj przycięty i zostaje taki ząbek. To widać, że ta płaszczyzna przycięcia. Tutaj nóż włożyłem, żeby było to widoczne. Kolejny kamień, większy, ten około pół metra i to jest przycięcie. Widzimy, że to jest wklęsłe przycięcie. Jak rozróżniam przycięcie maszynowe od zwykłego pęknięcia skały? Jeżeli skała pęka, to twardsze minerały zachowują się w skale, większa część minerału zachowuje się. Zawsze skała jest chropowata. Tutaj minerały różnej twardości znajdują się w jednej płaszczyźnie. Wszystkie gładkie i wypolerowane. No i tutaj kolejny kamień, na którym widoczne trzy ślady przycięcia. Tutaj jeden, tutaj drugi i tutaj w tym miejscu trzeci. Jak widzimy, jedno miejsce mnie zainteresowało, bo posiada jakiś dziwny kolor zielonkawy. I kamień już zwietrzał, reszta, a to miejsce nawet nie poddaje się wietrzeniu. Pobrałem próbkę z tego miejsca. Tutaj widzimy miejsce poboru próbki. Zbadałem to tutaj na AGH
zrobiłem badania chemiczne składu tego. Okazuje się, że to jest klej polimerowy. Taki jak kropelka nasza. Czyli kamień, który leży w polu, na swojej powierzchni posiada pozostałości kleju polimerowego. No kolejne tutaj, jak widzimy, wioska Warblino. Posesja numer 28. Gościu znalazł w żwirowni taki kamień. Zobaczył, że posiada ślady obróbki. Zgłosił to do Gdańska na uniwersytet. Przyjechali archeolodzy, stwierdzili, że to był rozcierak. Wygląda to na rozcierak, ale w dotyku to jest wypolerowana powierzchnia. To jest wklęsła powierzchnia w dwóch płaszczyznach. I tak jest wklęsła, i tak jest wklęsła. Czyli taka wanienka. Teraz położyłem już, widzimy. I to jest wypolerowane. Pierwsza rzecz, że rozcierak musi być chropowaty, żeby rozcierać ziarno. Ta płaszczyzna jest wypolerowana. Nie jest to rozcierak. Archeolodzy zostawili. Właściciel terenu postawił sobie przy ogrodzeniu taki zabytek archeologiczny. Kolejny, ten fragment granitu znalazłem na Opolszczyźnie. Tak samo wklęsły i wypolerowany. Takich kamieni z doskonałą, precyzyjną obróbką w Polsce mamy pod dostatkiem, tylko nie zwracamy na to uwagi. Kolejny kamień na Opolszczyźnie, zwróćcie uwagę, to jest ślad wiercenia. Jakim wiertłem można było dokonać takiego wiercenia, które płaszczyzna... Tak, nasze wiertła są sztywne, musiało przywiercić prosto. Tutaj kąt zagięcia jest o wiele większy, niż grubość wiertła. Jaki sprzęt był użyty do tego, nie mogę Państwu powiedzieć. Tutaj próbka przy budowie autostrady pod Krakowem, obwodnicy i autostrady A4. Na stanowisku archeologicznym Brzezie odnaleziono dół neolityczny. Tak się mówi, wykopowano takie doły głębokości około 2 metrów, podścielano trzcinę, zbierano kamienie i układano kamienie, przykrywano trzciną i zakopywano. Taki jeden z dołów neolitycznych. Grupa pracująca przy budowie autostrady archeologów odnaleziono i przypadaliśmy wszystkie te kamienie. Okazuje się, ponad 40% tych kamieni posiadają ślady obróbki. Jeden najlepszy kamień wziąłem na próbę, bo było to zastanawiające, jak widzimy. Tutaj ten fragment jest przyklejony, bo zwróciłem uwagę, to jest przysunięcie. On był obrobiony w trzech płaszczyznach. Tutaj widzimy te ślady obróbki. Później ten fragment został przyklejony, ale z przysunięciem, około 2 mm. Przycięłem go, to moje ślady wycięcia. Okazuje się, ta żyłka też jest to klej, ale klej tak doskonały, że pęknięcie przez skalę przeszło przez linię klejenia. Takiego kleju nie posiadamy o takich właściwościach. Także ten zabytek też został zignorowany przez środowisko moje, naukowców. Kolejny tutaj możecie na spacer, jak pójdziecie, pogoda może się poprawić, nie taka jak dzisiaj. Można pójść na skalki Twardowskiego, czy inne kamieniołomy, czy park Bednarskiego, czy wzgórze Lasoty. Posiadamy trójkątne ślady wiercenia. Jak na dzisiaj, już po parę lat prowadzę badania, z inżynierami rozmawiam, nie posiadamy narzędzia, które potrafi wywiercić trójkątny otwór z płaskimi, praktycznie płaskimi bokami. To narzędzie było stosowane do tego, żeby od razu można było przeprowadzać blokowanie. Wwiercali się w skalę, nie wiem, dawali jakiś dodatek, czy co tam było wsypywane, czy wlewane. I skala zgodnie z kierunkami w narożnikach pękała. Robili od razu blokowanie. Ale jakie narzędzie używali tego, nie mogę powiedzieć. Bo tutaj w dolnym zdjęciu to jest ten otwór i przywiercony krzemień. Krzemień ma twardość 7 w skali MOSA, to czyli niedużo narzędzi dzisiaj posiadamy, żeby przywiercić krzemień. Tamto wiertło przywiercało krzemienie. No i tutaj kolejny ślad, jak widzimy, ten bardziej jeszcze trójkątny, tylko tego fragmentu brakuje. Takich śladów wiercenia dookoła Krakowa mamy masę. No i tutaj pokazuję, jak wygląda nasza współczesna obróbka. Czyli obrabiamy kamienie, jeżeli krzemień wystaje, to zostawiamy go, żeby nie uszkodzić bloku. Starożytna obróbka, przecinali krzemienie w płaszczyźnie bloku. No i wracając do architektury.
Лук римський, лук мезопотамський, сирійський, чи як то ще називають, як то, чи округлі луки. Наш лук готицький цілком інне подійшло до будови від самих підстав. Однак знайшов подібні луки, предколумбійська Америка, в позосталості теж будували, оказується, що готицьке. Заложення було таке. Чи знову маємо контакти Америки з Європою. Ну і повертаючись, як і штилі забитку в Польщі мами, чи були контакти з Азією, Африкою чи з Європою Полуднєвою. Ну і зверніть увагу, що згодні з відцом, бурштини походять тільки з Моря Балтицького. В останнім, кінець 20 віку, знайдено бурштини в Україні, але то на більших глибокостях, і зараз зачато видобуття рабунок, прежде всім, бурштином. Але вчасніше бурштини походили тільки з вибрежжя Моря Балтицького, ну і мовимо, що з Данії. Шлаки хандлові, які проводили до Азії Центральної, чи через Україну, за Морем Каспійським, і там Узбекистан, Таджикистан, там знайдуємося ще бурштини. Але датування, коли бурштини досталися? На становищах археологічних в Мезопотамії датоване на 1800-1900 років перед нашим ерою. Вже знали бурштин. В Єгипті 1800, Греція 1600, Рим 800 років. То становище археологічне, де знайдено бурштини, якщо вони там трапили, то чи були полончення шляхів хандлових. Дуже файна історія. Хандлювали ми бурштином. То прошу собі представити, як бачимо так чоловіка, який збіра бурштини, хандлює бурштинами. В лаптях, в скужаних споднях, може якийсь капелюш збіра на брегу, може бурштин і спридає жимяном і ще тіше. По цьому пінензи, як нема ніць. Де він з тими пінезми ще уда? Оказується, не є то до кінця правду, шляхи хандлові існяли. Але то тільки назва зостала надана їм шляхи бурштинові. Ну і відімо, пізніші публікації зараз бардій чисуваємося на заход, оказується, що навіть тут бурштини ще знайдуємо. Чи література заходня нам показує, що тільки Захід був розвинений, обіканий в скурах. Ну і вертаючись до шляху бурштинового, оказується, що шляхи бурштинові були забезпечені твердзами, замками і пильновано того шляху. Чи хотіло б ще комусь будувати такі воровні, щоб хандлювати бурштином? А побачимо, то є вежа позосталості в Позосталось замку в Чхові. Зараз активно забрали ще всі до ремонту замків. Все залива ще бетоном. Всі забитки так само заливаємо ще бетоном. Оказується, як література подає, академіцька, що в часі Казимира Великого Казимир закладав 53 замки. 27 твердь. Чи 80 об'єктів в тягу 37 років панування. Скільки мав тільки пінюшки? Скільки брав пінюшки, щоб тільки будувати? Нікого то не застанавливає. Може, ті об'єкти були вчасніші? Побачимо ще на об'єкт. Чи в працях ремонтових, зараз, як буде залане все бетоном, запросили мене, щоб побачити, як докопалися до півниць замку під вежею, і знайдено маса камені зі слідами обробки. Як бачимо, тут кон, то є наружник брами, тут такі окінниці так звані, і тих блоків маса. Ну і зараз не відомо, що з ними зробити. Повідомили, що залишимо на подвірку, так як завжди. Тут бачимо блок, який є в клеусі. Але бачимо ще, тут на широкість блоку, то є около 2 см, тут около 3. Як прецизійний фаховець камінняш мусив бути, щоб змінити конт вклинцлого полуокромної обробки. Фаховці мовимо, що то тільки дійсні машини CNC можемо робити з опрограмуванням комп'ютеровим. Бо ренька людська не є в стані того виконати.
Czyli mamy takie zamki. Dlaczego w zamku, gdzie handlowano, pilnowano szlaku handlowego z Węgrami, taki kształt bramy był wyjściowy. Tyle fachowców zatrudniono, żeby wykonać takie bramy, żeby handlować towarami z Węgrami. Okazuje się, że na wzgórzu, za zamkiem, tutaj jest wieża i tutaj był mały zamek, na wzgórzu jest gród. O grodzie mało się mówi. Powiem, że grod to słowiańskie albo pogańskie, jeszcze ludzie się zbierali, mieszkali w grodach, żeby chronić się, bronić się przed najeźdźcami. Ale nigdy w żadnym grodzie nie było, na ile mi wiadomo, odnaleziono jakichś trwałych zabytków. Widać, że palili ogniska, jakieś chatki stałe i nigdy nie wiadomo, jakaś ceramika podłuczona, ale nigdy takich stałych zabudowli nie było. No i tutaj wymieniam. W Małopolsce takich grodów ponad 20. Parę z nich tylko zostały wstępnie zbadane. No tutaj, tak gdzie odwiedziłem. Liszczyna, Czchów, Krzeszowice, Tyniec, Skawina. Wszystko grody. Dlaczego te grody zawsze były przy zamkach? Okazuje się, w literaturze bardzo szeroko rozpowszechniono, ale mało kto czyta literaturę, że szlak handlowy na przykład nad Dunajcem wyciągnie się nad Popradem. Patrzcie się, w jakiej odległości te zamki budowane. Co 7, 10, 12 kilometrów jeden od drugiego. Dlaczego tak pilnować bursztynu? Może nie bursztyn był pilnowano. Okazuje się, wracając do tych szlaków handlowych, że dostawali się do Azji mniejszej, do Środkowej Azji, Grecji, w drugą stronę do Francji i Hiszpanii. Był bardzo rozwinięty, najlepszy, dochodowy biznes, handel ludźmi. Królowie Piastowie, którzy byli pierwszymi założycielami naszego państwa, bardzo fajnie ustawili biznes i handlowano nami. We wszystkie strony. I dlatego na przykład do tej pory w Azji słowo Słowianin oni odbierają jako niewolnik. Literatura podaje, że było tyle ludzi sprowadzono z Europy na handel do Azji, że ich traktowano jak baranów. To nie byli ludzie, a był towar, który nikt nawet nie chciał kupować. I dlatego na tym szlaku nie bursztyn było wożono niewolników i żelazo. Skąd żelazo się w Azji pojawiło? Tutaj mamy ośrodki, jak metalurgia się pojawiała w Europie. W Europie, tutaj w tej części Europy i w Turcji współczesnej i Azji mniejszej. Że szlaki handlowe pochodziły wszystkie z tych terenów, zaczynając od ciągu się do Uralu praktycznie. Stąd pochodziły surowce. Żelazo sprzedawaliśmy im i niewolników, czyli siebie. I taka jest historia, a nie szlak bursztynowy. No i te, jak słyszeliście o stali damaskiej, czyli damasteńska, że do tej pory nie została technologicznie rozwiązana, jak to wykonać taką stal, takiej twardości. Po badaniach w 2006 roku okazuje się, że w tej stali odnaleziono nanorurki. Czyli technologie, które teraz my zaczynamy jakoś oswajać. Czyli dla Wydziału Odliwnictwa stali różnych to zagadka. Mogą się zająć i teraz możemy wykonywać taką stal. Także drogi handlowe, bursztynowe szlaki, to były szlaki niewolników i szlaki handlu żelazem. Czyli Piastowie, sprzedając nas, naszych dziadków i pradziadków, wzbogacali się. I na tym chciałbym skończyć. Bardzo dziękuję za uwagę. Jak będą pytania, zapraszam.